dzisiejszym odcinku popchnę was w przyszłość. Zobaczycie Transformera, który zmienia swoje rozmiary, prowadzi się autonomicznie i przy tym jest piekielnie szybki. Nierealny na pierwszy rzut oka super samochód to concept car od Audi. Audi SkySphere. Na świecie są tylko 3 sztuki, a wy widzicie jedną z nich. Panie i panowie, program High Five. Jeden z 3 egzemplarzy na świecie. Concept car od Audi. Jest tak nietypowy, tak specyficzny, że do tej pory jestem w szoku w ogóle, że takie auto mogę zobaczyć na żywo. Samochód, który ma totalnie elektryczny silnik. Akurat jeden z carspotterów przy okazji wprowadzenia tego auta do salonu nagrał moment jazdy. To wszystko było sterowane autonomicznie, bo to auto ma 4 poziom autonomiczności, o czym zaraz wam więcej powiem, ale nagrał, jak ten samochód się porusza. To jest coś niesamowitego, teraz to widzicie właśnie. Ja jestem w szoku, że takie auto mogę widzieć na żywo. Niestety dzisiaj nim nie pojeździmy, chociaż jeden z gości, którzy na prezentację przyszli, śmiał się, że kiedy Uber w tym samochodzie? Myślę, że jeszcze nie prędko, ale kto wie, może na stare lata uda mi się stworzyć Uber w takim konceptkarze. Samochód wysuwa się do ponad 5 metrów. Można go rozmiarami porównać tak naprawdę do Audi A8L, czyli najdłuższego auta, no w zasadzie limuzyny od Audi. To jest 2 w 1. Kupujecie taki samochód, macie 2 w 1. Niestety, tak jak wspomniałem, to jest elektryk, więc silnik, który jest cały umieszczony tu, tylko 80 kWh, ale patrząc na całą aerodynamikę, która powstała w tym samochodzie, jest to naprawdę spory zasięg, bo na tej 80-ce przejedziecie spokojnie, podobno, spokojnie, nie wiem kto jeździł już, ponad 500 km. A jeżeli jesteście nerdami, to dla statystyk powiem wam, że współczynnik aerodynamiki w tym aucie to jest 0,2. A ja na cyferkach się nie znam, dlatego wolę wam pokazać to auto. Silnik, który jest umieszczony z tyłu, nie wiem w ogóle jak to, czy można to otworzyć tak z zewnątrz, czy to tylko w fabryce, ale w zasadzie nie za wiele tutaj zobaczymy. Ciekawszy jest ten bagażnik z przodu, który się tak na boki wysuwa. No i to podświetlane logo Audi. To też jest hicior, oczywiście nielegalny. Zobaczcie, jaki szeroki. I to jest samochód, który jest zarówno muskularny, jak i smukły, elegancki. Czyli jak widzicie, 2 w 1, nie tylko w wydaniu prowadzenia, ale również w stylistyce. Niesamowite. Co ciekawe, podłogi nie zobaczymy, czy może zobaczymy, pokażę wam, ale jest płaska. I ta płaska podłoga kończy się dyfuzorem. To poprawia jeszcze bardziej tą aerodynamikę. Po rozstawieniu osi ten samochód się o 1 cm obniża jeszcze. I najciekawsza rzecz, ja byłem w szoku, jak to usłyszałem. Tutaj mają na przedniej szybie, w tym mniej więcej miejscu, mają wbudowane kamery, które wykrywają podczas jazdy to, czy są na drodze nierówności, czy nie ma tych nierówności. Jeżeli są, auto samo obniżać to zawieszenie albo zmiękcza właśnie, żeby te nierówności pokonać lepiej. Szok. Co do samych usterek, to też jest hit. Cyfrowe, tu macie kamery zamiast usterek i to podobno usłyszałem, że nawet 7 km potrafi na jednym ładowaniu zasięgu dodać. Zwróćcie też uwagę na tą bardzo, bardzo długą maskę, która jest jeszcze bardziej wydłużona, jeżeli auto jest w tej pozycji z dłuższą osią. Usłyszałem, że im dalej przednia oś od foteli, tym większy prestiż i taki wyznacznik prestiżu. Tu ponad 3 metry, dokładnie 3,19. To dużo, to bardzo dużo. Nieszczęsne auto elektryczne, ale jak już mówimy o silniku, to powiedzmy też, ile ma mocy. A jeszcze ważniejsze, ile ma niuta. Mocy 620, około 620 koni. Ale jeszcze ważniejsze jest to, ile ma momentu obrotowego, bo w tym samochodzie jest to 750 Nm i on w każdym momencie, przez to, że jest elektrykiem, to w każdym momencie ma te 750 Nm. Wciska w fotel w 4 sekundy do setki. Co ciekawe, tylnia oś również jest skrętna. Samochód jest w 4, tak jak wcześniej wam wspomniałem, pokazałem 2, tak jak w tej scenie ze Shreka. 3, wybierz 3. 1, 2, 3, nie, 1, 2, 3. Trójkę wybierz, pani. No dobra. 4. klasie autonomiczności i to już jest nielegalne. W Europie jest legalne do 2, z tego co pamiętam, a w Niemczech do 3. Druga forma autonomiczności to jest ten system aktywnego tempomatu i trzymania pasa ruchu, pokazywania korków i tak dalej, i tak dalej. To, co z reguły mamy nawet w tych RS-ach poprzedniej generacji. Też często ja z tego korzystałem, więc tam co 15 sekund trzeba tą kierownicę jednak przytrzymać, a tu tutaj w zasadzie w całości odpowiada samochód za to
jak jedzie i co robi. Samochód może bez problemu zaparkować, samochód może podjechać nawet na stację ładowania. Niestety, dopóki nie mamy jeszcze indukcyjnego ładowania, no to samochód nie podładuje się sam. Wy musicie wyjść z auta i wcisnąć ten plak. Nie mam pojęcia, co jeszcze robi. Jestem właśnie z panią, która przyjechała z Niemiec specjalnie na otwarcie drzwi do programu High Five. Tak to się otwiera. I usłyszałem właśnie w tle, że jeden z gości tego samego powiedział, że to Batmobil. Dokładnie tak to wygląda. Pracownik Audi, który prezentował dzisiaj to auto, powiedział, że to tak zwany wegański środek. I w sumie trochę racji w tym jest, ponieważ tu nie ma ani skóry, nie ma też alkantary. Bardzo mi się podoba ten kolor wnętrza. We wnękach drzwi mamy też taką, to jest drewno, ale zaraz wam powiem ciekawostkę o tym drewnie, bo to nie jest zwykłe drewno, które występuje w większości samochodów, to jest drewno eukaliptusowe. On jest taki, jak widzicie, kamera dobrze to oddaje, teraz widzę na podglądzie, taki falowany, falisty, nie będę chciał dotykać tego, żeby nie wylecieć, bo nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Tutaj mamy też taki panel, z którego można sobie lewą ręką sterować. Kierowca może zmieniać temperaturę, muzykę. Ciekawostką jest też nagłośnienie, które podobno, wierzę na słowo, bardzo, bardzo dobre i zaawansowane, ale wbudowane są te głośniki w te zagłówki. Niskie tony troszeczkę dalej od głowy kierowcy i pasażera, a wysokie tony troszeczkę bliżej. To wszystko dlatego, że w kabriolecie ciężko jest oddać ten dobry dźwięk, dobre brzmienia i dlatego im bliżej głowy kierowcy, tym ten efekt stereo jest dużo lepszy. Ja cię sunę. Niesamowicie to wygląda i to pewnie też się wysuwa, bo patrzcie, fotel pasażera jest odsunięty maksymalnie, fotel kierowcy jest przysunięty. Teraz zobaczycie, jak kierownica chowa się do trybu autonomicznego. Patrzcie, cały panel idzie do dołu. Kierownica chowa się na dół. Co tu się w ogóle stało? Widziałem to wcześniej na prezentacji, ale teraz widzę to z takiego bliska. I zobaczcie, auto w ciągu ilu? Kilku sekund zmieniło się z normalnego samochodu do jakiejś leżanki. Tak to mogę nazwać. Bardzo dużo miejsca, już tak całkiem na poważnie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale również pedały nam się na dole schowały. Ta kierownica jest tutaj, ale w ogóle nie przeszkadza. Kolejną ciekawostką kończącą to ujęcie jest to, że ten panel jest długi na ponad 140 cm i tam 20 cm wysokości. Stąd można wszystko robić, nawet oglądać filmy. Zwróćcie uwagę, że też skrzynia biegów jest schowana, ona się wysuwa podczas normalnej jazdy. No i jedynym elementem w zasadzie takim manualnym, który widzę, to jest chyba ten zegar. Patrzę teraz na swój zegarek i pokazuję i tak błędną godzinę. Thank you so much. We can close the door. Teraz zobaczcie, jak drzwi się zamykają autonomicznie z przycisku, jak w Rolls-Royce. Skoro Audi, to trzeba też sprawdzić opony. Pół żartem, ale pół serio. Pamiętacie, półtora roku temu w RS6 mi wybuchła opona. Tam była 9-letnia opona, od razu sprecyzuję. Tutaj opony są nówki. Już sprawdzałem, nie będę jeździł, ale mimo wszystko sprawdziłem. Ciekawostką jest to, że prawie 30-centymetrowe 285, 35, R23. I z tyłu też 285. Te same rozmiary opon, nie są ani większe z tyłu, ani szersze. Na pewno interesuje was, ile może być warty ten samochód. Na pewno bardzo dużo więcej niż Opel Meriva. A tak całkiem na poważnie, to jest concept car. Nie ma określonej wartości, ale uwierzcie mi, że to, co teraz widzicie, to jest jeden z najdroższych samochodów, który zobaczycie w całej historii programu High Five. Wcześniej widzieliście, jak w samochodzie pali się tylko jedna pozycja, ta pierwsza linia świateł. Teraz macie w pełnej krasie pokazane te kilkaset LEDów. Auto z tyłu wygląda jak pocisk, te dwa wyżłobienia. W zasadzie wyżłobienie jest jedno, ale dwa uwypuklenia przy głowie kierowcy i pasażera. Auto trochę wygląda jak Ferrari Monza SP2. Takie mam skojarzenie. Jest bardzo szerokie. Tutaj widzicie z tej perspektywy, że to jest kilkanaście, nie wiem, czy nie ponad 20 cm różnicy. Bardzo muskularny tył. Mark Lichte, czyli taki szef designu Audi, który pracował nad tym concept carem, powiedział, że wzorował się na takim aucie z lat 30. To jest Porsche 853. Tak to się po niemiecku nazywa. To jest totalny futuryzm. Tutaj czuję się jak w cyberpunku, dosłownie. Słuchajcie, 2077 rok, jesteśmy na wystawie samochodów i tak wyglądają nasze współczesne samochody. Nie zdziwię się, jak tak będzie prędzej niż później. Zobaczcie na te koła. To są 23-calowe Micheliny z takimi wklęsłymi felgami.
one są zabudowane. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, jak on się porusza. Ostatni luk z przodu i chyba na zakończenie wyjdę sobie przed salon, żeby pożegnać się z wami. Wracam jeszcze na małe ciacho, a wytrzymajcie się i subskrybujcie program, żeby nie przegapić kolejnego materiału w kolejnym filmie. Bardzo luksusowy samochód, którym już da się pojechać, ale też ponad 2 miliony kosztuje i jest synonimem luksusu i prestiżu, tylko że z konkurencyjnej marki. Co to jest, domyślicie się sami. Do zobaczenia. Cześć!